A w dzień świąteczny zawsze się składa, co się składa w święta? Życzenia! Życzenia. Ale wiecie co? Ja nie mam dzisiaj dla was życzeń. Ale przyniosłam dla was wiersz. Zamiast życzeń. Ten wiersz nosi taki tytuł Wiersz staroświecki. To jest jego tytuł. Napisał ten wiersz poeta, ale także ksiądz Jan Twardowski. Słychać mnie? Wobec tego posłuchajcie tego wiersza. Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko nam się rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki. Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły, jak na choince barwnej świeczki. Niech anioł podrze każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego. I niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego. Aby wątpiący się rozpłakał, na cud czekając w swej kolejce. A Matka Boska, cichych, ufnych, na zawsze wzięła w swoje ręce. Tym cudnym wierszem życzę wam wesołych świąt. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ale nam się teraz zrobiło świątecznie i pięknie. A teraz, kochani, skupiamy się na tym, co się będzie działo. Tak? Pierwszaki pamiętają o nóżkach? Nóżki schowane pod ławeczki, pod krzesełeczka. Dobrze? Uwaga. Możemy zaczynać? To zaprosimy na scenę świętą rodzinę Józefa i Maryi. Chodźcie do nas, kochani, święta rodzino. Thank you.